dzień dobry widzowie. W dzisiejszym odcinku odzyskamy nasze wszystkie pety prawdopodobnie i prawdopodobnie również dowiemy się, co wydarzyło się, kto nas okradł i kto zostawił nam huge pumpkin cata całkowicie z darmo. Tak na samym starcie oczywiście możecie zostawić łapę w górę, jeśli razem ze mną się cieszycie, że może wreszcie doszliśmy do tego wszystkiego wspólnie razem, ze względu widzowie na to, że naprawdę tak mega dużo osób angażowało się po prostu w ostatnie odcinki. Tyle było komentarzy z rozwiązaniami, naprawdę tyle było tego wszystkiego, że po prostu dziękuję wam serdecznie, bardzo dużo osób kminiło. Ja już generalnie sobie niektóre rozwiązania posprawdzałem, ale nie odpalałem finalnego linku. Mam kilka, że tak powiem, linków przygotowanych, które powinny gdzieś tam działać z rozwiązaniem, no ale jeszcze nie patrzyłem po prostu, co w nich się znajduje. Tak czy jak widzowie, pamiętajcie również o tym, żeby sobie zjechać tam na dół, dupnąć suba z dzwonem. Przy okazji w komentarzu napiszcie haker, to będziecie mogli sobie wygrać jakiegoś peta. Na przykład te gulhorsy, które mam tutaj, bo jakby zrobiłem je sobie teraz nowe, a myślę, że w tym momencie, jak odzyskam sobie te moje stare, to po prostu te nowe gulhorsy wam mogę po prostu oddać. Przy okazji... Aha, no bo przecież ja nie miałem już tutaj do... A kurde, jak gościu mi odda to wszystko, widzowie, to ja kolejny gulhorsy robię. Dobra, ogólnie to tak, sprawa wygląda następująco. W tym momencie mamy rozwiązaną zagadkę prawie całą, ze względu na to, że teraz tak, to sobie pozdejmujemy, widzowie. Mieliśmy tak, informacje find me, później mieliśmy, że print screen, więc chodzimy na print screena. Space world, no to tutaj była jedyneczka, bo to była pierwsza gra na świecie. Village people, to chyba chodziło o V chyba literę, bo tam to było z tego, z tej piosenki, z tytułu tej piosenki. Później mieliśmy, kurczę, już nie pamiętam, co to było, widzowie, dokładnie, bo to ostatnio to na filmie robiliśmy sobie, ale wyszło nam, że link wygląda w sposób taki, widzowie, wyszło nam, że link wygląda dokładnie w taki sposób, że po prostu układają się nam te wszystkie zagadki z tych petów tutaj właśnie w coś takiego. I generalnie tak, skończyliśmy wczoraj na B i J, J60, no nie wiem, no wam to spasowało, że to powinno działać rzeczywiście. I dużo osób mi pisało, że właśnie sprawdziło rozwiązania z tym i zaraz wytłumaczę, co się okazało. I również z tym też sprawdziliście rozwiązania i że link już wam działa i że niektórzy z was już w ogóle wiedzą, jakie jest rozwiązanie i że znacie rozwiązanie zagadki, ale też sporo osób pisało, że nie będą spoilerować, więc no. Tutaj se widzowie tańczą, też wspierają bardzo ładnie, dziękuję serdecznie. Tak czy siak, słuchajcie, kolejne rozwiązanie, wydaje mi się, że to właśnie było z tym 66.04 cymy. I teraz tak, dużo osób zaczęło mi pisać, że tu chodzi o przeliczenie na cale, więc zacząłem sobie wpisywać, ile to jest cali. Znalazłem, widzowie, stronę i teraz tak, tutaj wystarczy, że wpiszemy sobie 66.04 i to jest 26 cali, te 66 centymetra. I teraz tak, dużo osób mi pisało, że osoba, która wbiła mi się na to konto i zabrała mi wszystkie pety, jest osobą, która ma jakiś, nie wiem, to po prostu uwielbia język łaciński. Więc 26 litera alfabetu łacińskiego to jest, widzowie, o Jezu, czy ja to będę musiał liczyć naprawdę? 7, 8, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Co? No generalnie chodzi o ostatnią literę alfabetu, czyli chodzi o Z. Więc widzowie, do naszego linku dopisujemy sobie Z. Miejmy nadzieję, że widzowie mnie tutaj nie bejtują i że... Idę... O kurde, faja, co tu się dzieje? Halo? The server is closing, please rejoin. No to nieźle się bawicie w takim razie. Chłopy, co mnie hakują, widzowie? Patrzcie, widzicie? Serwer mi wywalają. Co za zesrańce. Ogólnie, widzowie, na naszym Discordzie, Discord.com/Yoshi, w strefie Roblox pojawił się nowy kanał. Zapytać się, jaki kanał, Filipku, się pojawił? W tym momencie, jak widzicie, powstaje kanał tekstowy PSX Wasze Pomysły, widzowie. Co to oznacza? Zapytacie. To oznacza, że w strefie Roblox, widzowie, macie kanał z waszymi pomysłami. Teraz tak, najlepiej, żeby byście na ten kanał wrzucali na przykład jakiś obrazek i do tego dopisywali coś, na przykład zwierzaki emitujące, nie, imitujące chyba się mówi, albo dobra, zwierzaki w stylu takich drewniano-średniowiecznych maszyn obleżniczych, barykad i tak dalej. Więc możecie, widzowie, tutaj dodawać takie przeróżne rzeczy, wasze pomysły i tak dalej i ja później będę robił sobie jakieś specjalne odcinki właśnie tylko i wyłącznie z waszych pomysłów i przy okazji, nie wiem, przerabiał w Photoshopie czy coś i będziemy wam to pokazywać, więc możliwe, że to będzie taka seria cotygodniowa, jak będziecie się tam udzielać na tym kanale, więc pamiętajcie, żeby wbijać na śmieszki Osiego, później na strefę Roblox i tutaj macie PSX wasze pomysły, tylko do Pet Simulatora, widzowie, więc możecie tam nawet pisać swoje pomysły, typu, nie wiem, maszyna do ulepszania, nie wiem, twojego starego i na przykład ja wtedy to będę musiał zrobić, ok? Również jeśli wy jesteście jakimiś grafikami, czy nie wiem, rysujecie, czy coś, to możecie po prostu to narysować, czy nawet na kartce papieru po prostu coś narysować i tam to wrzucić. Serio, widzowie, zróbmy coś fajnego razem, dlatego pamiętajcie o tym kanale, pamiętajcie o Discordzie i przechodzimy dalej do rozwiązywania tej zagadki. Dobrze, widzowie, tak czy siak, jeśli chodzi o kolejną rzecz, to
Nie wiedziałem, czym jest Leo i wpisałem sobie to w tłumacz Google. Okazało się, że to z języka islandzkiego jest zespół. Jest napisane Leo R. Zespół R, widzowie, to jest taki zespół z Pokemonów, jak widzicie. Tutaj były takie Jesse i James, chyba oni się nazywali, i to był ten. To był, Boże, jak on się nazywał? Kurde, faja, już zapomniałem, widzowie. Ja dawno temu Pokemony oglądałem, ale możecie napisać w komentarzu, jak się ten nazywał. Frajer Denty. Tak czy jak, widzowie, do linku podoś mamy dopisać R i powinniśmy mieć rozwiązanie. W takim razie, widzowie, 3, 2, 1, cyk. W5Q+HV myślenice? Co to ma znaczyć, widzowie? Czekajcie chwilę. Co to jest, widzowie? O! Ja! To jest puzon! The fuck! Co ten człowiek zrobił w ogóle? Co ten człowiek od... Dobra, widzowie, czyli mieliście rację. Chłop napisał 7 albo 6 zagadek, które prowadziły nas do linku, który wyglądał... prowadziły nas do linku ze screenshotem, który posiadał koordynaty, który prowadził nas do sklepu jakiegoś muzycznego i na jego obrazku jest pieprzony puzon. Pieprzony... puzon. Nie wiem, widzowie, no to jest niesamowite, co ten człowiek robi, naprawdę. W takim razie, widzowie, w tym momencie myślę, że możemy po prostu zdjąć sobie te pety. No i najzwyczajniej w świecie ja lecę po nagraniu tego filmu po prostu napisać do puzona, żeby miał do moje pety. No i ładnie mu też muszę podziękować za tego huge cata, widzowie. Dlatego dziękuję serdecznie za pomoc. Ja myślałem, że gość już nie ma pasów do mnie, ale no nie wiem, zmieniałem w ogóle wszystko, a się okazuje, że no nie ma. Ej, w ogóle patrzcie, widzowie, widzicie? Ten huge cat nawala, mimo tego, że nie mam żadnego innego peta założonego. To jest dosyć ciekawe. Tak czy siak, widzowie, ja tutaj sobie założę te moje, wiecie, gulhorsy, które mają bardzo dobre statystyki w tym momencie. Reszta jest dla was. To, co widzicie, widzowie, za pomoc jest oczywiście dla was, więc możecie sobie zgarnąć. Napiszcie w komentarzu po prostu, że chcecie peta. No i słuchajcie, wreszcie rozwiązanie zagadki. Po 3 dniach, widzowie, odzyskaliśmy nasze pety, odzyskamy nasze pety, 20 tysięcy robuxów, które kosztowały, i przy okazji dostaliśmy tego za darmo. Mam nadzieję, bo to zobaczymy jutro, widzowie, jak będziecie oglądać odcinek, dlatego zostawcie suba z dzwonem oczywiście, żeby mieć powiadomienia o jutrzejszym filmie. Ja się idę zgłosić do Puzona, żeby mi po prostu oddał te pety i lećcie do Puzona. Tutaj macie kanał Puzona, w tym momencie, tu w tym miejscu się wyświetla. Możecie wbić do niego, też mu suba zostawcie i napiszcie mu komentarz pod najnowszym filmem, że jest totalnym kozakiem i pozdro od Joshiego. Napiszcie mu, widzowie, wszyscy teraz polećcie tam i mu napiszcie, żeby mu było miło, że po prostu coś takiego odwalił, i zostawcie mu suba. Zobaczymy, ile będziemy w stanie mu to wbić, więc dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie, widzowie. Dziękuję za pomoc w rozwiązaniach. Miałem kilka linków przygotowanych, a się okazało, że pierwszy był poprawny. Siedziałem nocami, naprawdę, widzowie, z wami, patrząc na te komentarze i tak dalej, żeby to wszystko rozwiązać. Trzymajcie się i hej!